powiedział tak: Elo, elo! Ice Lakes, czyli ulubiona gra o łowieniu ryb. I Celikes. Uważana za ekspertencką grę o łowieniu ryb w lodzie. Ta gra uczy podstaw łowienia ryb, rybołówstwa, łowienia ryb. I generalnie, gdyby zanim zacznie się łowić ryby, warto zagrać najpierw tą grę, która nauczy was podstaw łowiewnictwa. A ze mną jest Kryksos, AB i Gabor. Przywitajcie się. Halo, halo, halo. Cześć. No gramy i teraz, w ryby. Dawaj AB Ready i lecimy z tym koksem. Gramy w ryby. Ryby. To jest po prostu ryby. Najbardziej rybna gra. Ten Goldfish przy tym to jest nic, naprawdę. Naprawdę. Teraz się zestrasz z emocji. No tak, generalnie jak sobie widzicie. O, i zaczęła się ekstremalna rozgrywka. I przede wszystkim pierwsze co musicie znaleźć, to musicie znaleźć. O kurde, jaka ta gra jest, poczekaj. Dobra, ja się wiercam. Muszę zmienić, bo widzę, że... Trochę ryzykownie, Ebi, ale no dobra, też się... Tak, generalnie na początku musicie przewidywać, gdzie ryby mogą się zagospodarować sobie. I szukacie sobie dobrego slota. Kiedy już sobie znajdziecie dobry slot, to wtedy rąbiecie, znaczy kopiecie sobie, co nie? Na przykład ja sobie myślę, o, tu będzie dobre miejsce. No i teraz dopiero się zaczynają schody. Generalnie to jest początkowe jeziorko, bo jest tylko na 12 metrów. Ale pamiętajcie, że musicie kupować takie rzeczy jak dodatkowy sprzęt, co nie, dodatkowe przynęty, no, takie rzeczy, musicie takie rzeczy, musicie kupować, co nie. Na przykład możecie zamontować te robaki, ale możecie też zamontować spławik, co nie, musicie jakby przewidywać troszeczkę, mieć takie, wiecie, umiejętność myślenia, ale nie jest łatwe. A kiedy jest wiadomo, kiedy ryby łapią? Powinien ciągnąć sznurek. No, ciągnie sznurek po tak prostu. Tak na logikę. No. Najlepiej jest, jak trochę nim pomachasz, to wtedy je tak prowokujesz. Aha. No. Tak, no czują, tak. Czują się zagrożone i cię atakują realnie, wtedy. No ja też naprawdę nie poczytałem, jakie ryby rosną w tym jeziorze, dlatego będzie... Pamiętajcie, tam jest taka Ale pałka. Jak się bierze do góry i do dołu? Tą wędką. No normalnie, nie rozumiem. Że dobra, okej, bo tak można poruszać. Niech ci będzie. No pamiętajcie, żeby tam jeszcze czasami pod R-em, tą pałką taką przeczesywać, co nie? Wiem. A czasami rzucać im suchy prowiant do lodu. Ten taki chlebek wrzucać i wtedy one czują A wtedy, które że to jest chlebek? Im... Który to klawisz? Pod F-em, nie, pod F-em się wyciąga chyba. Nie o kurde, no. Pod T się chlebek rzucało. Dobra. Ale to musicie mieć, co nie? Bo ja na przykład nie kupiłem i nie mam teraz. No ale może uda się coś złowić bez tego. To jest naprawdę, to jest gra na dynamizm troszeczkę. Ale nic nie idzie. No bo musisz trochę ją poruszać wędką. Naruszam. Będzie wędką. Ale może o kurde, leci do mnie! Trzymam! Leci? Tak! A, pewnie jakiś gigant tam poleciał. Mam pierwszą rybę. Jest, pewnie Ty jakiś kozaku. Gigantik poleciał. Dobra, poczekajcie, bo nie chcę, żebym się urwała. No. Mam, co to jest? Zander! O. No, kilo 15, proszę, widzisz, tak się łowi co? Ryby. Tak się łowi ryby, mówiłem ci, że to łatwo. Jest ekstremalne. A żebym go rzucił na ziemię. Boże święte. Pierwsza ryba, łatwo. Nie wiem, bo moja, a no tak, tak myślałem, że coś się takiego wydarzy. Dobra, muszę zmienić coś ostrzejszego. Co my tu mamy, na co to? Na to weźmiemy. Wełem ryby. 370 gram. Ale 0,4 gram, Boże. A Kryksos 0,1. Na razie idzie wam Kryksos o wiele lepiej kozaku. Ode mnie, szczerze mówiąc, więc macie tutaj przewagę. Dobra, wykorzystamy coś takiego, zobaczymy jak to się uda. Ja na razie nic nie wyczuwam. Nie wiem, czy jestem ślepy po prostu, ale zostałem ten. Jesteś Będziesz. Słaby. 0,1 rybka, to jest to. Kurde, to ja największego kurde sumacza węgorza no, złowiłem. No jesteś teraz, a tutaj liczy się wadu. A sum król wód. Sum król wód. Ej kurde, u mnie nic nie łowią, chyba jestem w jakimś złym miejscu. Nie przystosowałem się po prostu do warunków rzecznych, w sensie do miejsca, nie przygotowałem się w co, czym tu łowić w ogóle. Dobrze ci tak, jest tylko minus 15. Aha. Bo jest winter chyba, co nie? Nie no skądże. A wiatr 5 metrów na sekundę. 5 kilogramów na sekundę. Z tymi rybami, ciągnijcie to w końcu. 5 kilogramów na sekundę jest wiatr. Mam rozumieć, że ten kto złowi najwięcej kilogramów ten wygrywa. Ale trzeba chyba wrócić na start, żeby zaliczyło w ogóle. Tak, musisz, ale to pod koniec dopiero. Jest 11 minut. Już minęły 4 minuty, a ja złowiłem jedną rybę. No, ja też, się, to taką niezadowalającą. Kurde, ja też się na tej rybołówstwie dzisiaj nie znam. Nie pamiętam w jakim miejscu jesteśmy. To pewnie w jakieś miejsce, gdzie występują bardzo rzadkie okazy ryb, a my jak zwykle nie wiemy.
No. Tak, nie żadne sumy czy pstrągi. Dobra, ten może być, ale to może zmienimy bardziej na coś innego. To może... To jest pod... Nie, a może... A! Druga ryba! Ile? 0-1! Płotkę złowiłeś, kuma. No, wy nie zaszalejcie tam za bardzo. Ja zacząłem się martwić o moje rybstwo. Jak tak dalej pójdzie, to złowicie wszystkie ryby. No, ja normalnie. Cię kręcę. Jesteśmy mistrzami. No, no takie duże jezioro to tylko kilka ryb jest pojedynczy. No, dokładnie. Może mam w tej grze 300. Już wszystkie Janusze zdążyły wyłowić wszystko. Ładne, waj, że zima minus 40. Teraz 4, Zander, ale mniejszy. Ryby, co jest z wami? Jestem mistrzem. Nie lubią cię. Nie mam taki wyrąbany sprzęt, zbierany doświadczeniem. A, wiem, pewnie głębokość. Nie dostosowałem głębokości. Jak głębokość macie w ogóle ustawioną? Na 12. Ja mam 12. Może trochę obniżać ten to. Jak w ogóle się podwyższyć ten wędkę trochę? No, da się? Czy masz lewy na wędce i w górę? A, albo scrollem może. A, no. O, faktycznie. Lol, nie wiedziałem. To na jakiej głębokości najlepiej ten łapią? Dwa. Tak, z pewnością. Tak, nie. 2 metry to najlepsza głębokość. Patrzcie, trzecia rybka. Kryksos. Tylko zaku. 0,6, już połowę, kurde, co ja mam. O, ja też trzecia rybka. Weź tutaj rybko. No i good, o, 71. Płotka. Płoteczka. Płoteczka płotunia. Ale przynajmniej coś mam, nie jak ty. Ja mam właśnie, w AB mam 1-2 kilograma. No. Ogromnie z tego złapałem, że kurczę. Pierdziele, co ty złapałeś? Chyba mnie złapałeś, hehe. Ważysz 1,2 kg? Nie, no nie. Za mało trochę. Trochę chyba bardzo. Nie no, skądże. Chcecie, żeby tą, coś mi bierze, kolejna. Kurde no. Wybrali się, wyciszyłeś? A, tak finalnie się wyciszył. A. Nas nie słyszy. A, no dobrze się wyciszył. No i znowu. 0,2 kurde, już masz 0,8, czemu nic nie leci? No ty już złapałeś dobrą rybę. No i to ma znaczy, że już nie złapię więcej. Tak, nie złapiesz już więcej, nie są ci potrzebne ryby. Po co ci ryby? Wyciszyłem się i mnie nie słychać, ja cię kręcę, ale... No brawo. No. Dobra, muszę kupić tak. Tym najlepszym... No, przez przypadek się wyciszyłem. Ale to są fajne rzeczy, ale dobra, jakoś przynajmniej to kupimy. To kupimy, zawsze to wszystko dużo osobom smakowało. Fajna ryba! To kupimy. Nie wiem co to jest. O, poczekaj, ale... coś mi rusza się wędka. Jak ją zrobić, żeby ten. Na pewno ktoś to kupi. Znaczy ktoś to ten zje. Jakaś ryba na pewno będzie chciała to zjeść, bo to jest dobre. No i 390. Dobra. Więc zmieniliśmy totalnie equipment. Nie wiemy, bo nie wiemy w jakich tu ciężkich warunkach. Odejdę od was trochę daleko, bo widocznie przynosicie pecha. No na pewno tak jest. Dobra, rusza mi się wędka, czemu ona nie chce ten. Dobra, tutaj teraz będę łowić. Dzięki zmianie tak druzgocącej zmiany taktyki. I zmiany wędki na bardziej pod lekkie ryby, bo ja miałem wędkę zastosowaną do ciężkich ryb, a w tym przypadku niestety muszę zmienić na wędkę na super ciężkie super ryby. Lekkie ryby. No. Na zbyt lekkie. Ja mam druzgocącej zmianie. Kurde. O, to weźmiemy. Dzięki druzgocącej zmianie przez te ostatnie 7 minut coś czuję, że złowimy druzgocące ryby, które po prostu was onieśmielą. O nie, te druzgocące ryby. Muchelunę? Nie brzmi to zbyt przekonująco. Poczekaj, zobaczmy, co jest pod te zandery ktoś złowił. A to jest ten, to jest w ogóle na ten, na ilość ryb, czy na ilość kilogramów? Ilość kilogramów. O kurde. No, są różne ten zasady, ale... My akurat gramy teraz pod ilość rybów. Zander. O, teraz. No to pod ilość rybów, czy pod ilość kilogramów? Bo tak nawet powiedziałeś, że ilość kilogramów, a potem powiedziałeś, że ilość ryb. Dobra, pod ilość kilogramów. Znaczy można grać na różne zasady, ale ten tryb akurat pod ilość tego jest ustawiony. Dobra, damy im trochę ten. No to teraz to musi się udać. Musi złapać zabieg tego Sandersa, bo wszystko co je poza... Proszę, ja obok ciebie się rozstawiłem, okej? Okay? No ty kurde, tak mi zabierasz ryby? Nie, wiercę ci tylko wiertą, żeby je przestraszyć.
Jedzcie ryby, jedzcie. Tutaj to jest gra taktyczna, ale tam ktoś... O, nareszcie! O kurde, pierwsza ryba. Ja cię kręcę. Ja już nie wiem, was szóstą ja już złapałem, ale wszystkie są małe. A ja uderzam od razu w grube kilogramy. Kurde, no jakby tak... A, co mówię takie grube? O kurde! O kurde! Co ty, Gabor, zrobiłeś takiego grubasa? Patrzcie, no. Ale to jest jedyna ryba, którą złowiłem. Ej, no ale grubasa złowiłeś, tak masz więcej niż my wszyscy. A zobaczcie na to, jakiego ja grubasa złowiłem. 0,1. O kurde. O, ale ogromny. No, jest gigancik, co nie? Normalny. Będzie jest co jeść. Gigancik, no. Ja sobie z tego zmieniłem rybę, sobie zmieniłem. O kurde, zrąbałem. W tej grze bardzo ważny jest rozwój. Tu trzeba rozwijać i wbijać levele i kupować lepszy sprzęt, żeby na większe jeziora iść. Generalnie to... na początku macie taki problem, że nie macie sprzętu na głębokie jeziora. Tam można złowić nawet takie 50-kilowe ryby, naprawdę. O kurde, to grubo. Takie bedlaki ogromne. Takie bedlaki ogromne, ale musicie mieć lepszy sprzęt. Przede wszystkim musicie mieć lepsze wiertło. Takie, nie sprzęt, robi... a technika. No. Zdobi wojownika. No. O, jest Rybson. O, prawie się zerwał, ale agresywny. O kurde, agresywny Rybson. Możemy przeprowadzić ocenę organoleptyczną ryby. Mam? O, patrzcie na 0,4. O kurde. Idę na ilość teraz. Muszę jeszcze jeden składnik powinien wymienić i byłoby idealnie. Bo kurde, nie zdążę. Albo YOLO. Muszę coś kupić pod zamiast. YOLO. Tak, dobra, Gabor wygrał mnie. Z jedną rybę. Spoko, jeszcze go zniszczymy. Tak, tak, na pewno. Teraz, kiedy już wiem, jakie ryby tutaj żyją, idę do sklepu szybko. Szup. Dobra, łowię. Idę do sklepu. Dobra, to jest pod Zandersy tutaj. Nie, debajce, oto. Pod łowię i co złowiłem? Tak. Zander 08, proszę. Kurna, ja za dobrze jesteście. Po prostu Gabor ma doświadczenie wieloletnie w łowieniu. Często na ryby chodziłem. No, widocznie chodził na ryby, dlatego wiem. Chyba u ciebie w domu łowiłeś. No, w wannie. To jest taki symulator Odry troszeczkę. Ja robię dokładnie to samo, jak jestem ten. Nad Odrą. No. Dobra, jak jestem nad Odrą. Robię dokładnie to ja samo. Ja robię to samo, pewnie jak Wisła zamarzła. Wrzucałeś do wanny ryby i łowiłeś, i mówiłeś, że jesteś dobrym wędkarzem. Dobra, mam jeszcze 3 minuty, żeby dogonić. Złowiliście do jakąś rybę? To jest proste. Jak złowiliście jakąś rybę, to kliknijcie sobie na nią kursorem. Czemu? To coś stanie? Tak podskakuje. No, super. Może się tak mlaska. O, jest coś. Może latać tak trochę. Ktoś czuje, że to jest tak. Ej, no jest bo 300... teraz nie mogę nic złowić już. Ej, 300 kilogramowy zander. Ej, jak bo nic. 300 po 2 minuty zostały. Ej, uwaga, patrzcie na to, 0,5, a? Kurde, jakby kozacy jesteście już. Kurde, ty. No, dogonię. Czy ja pierdzielę, ja chwilę złowiłem ogólnie. Ja się stąd zbieram, muszę coś kupić na te zandery, bo wiecie się... co, musicie zwijać po prostu legowiska. A ja sobie sposób... ja sobie robaki założę. Pamiętajcie, to... różne przynęta na różne rzeczy są. Ja teraz wziąłem wszystko sobie pod Zandersa. No, generalnie... Gdzie jest sklep? Taki... Jest taki na nabrzeżu. Na mapie masz zresztą. No. Gdzie na nabrzeżu? Na mapie masz zaznaczony, gdzie jest sklep. To jest no. To obok... Tam, gdzie zaczynamy? Tak. No tam jest... Ta rybka taka. A, tutaj. O kurde. O nie. Mój pies. Dobra, ja już zostałem. Pobiś. Dobra, mamy coś. O, patrzcie, percia. Teraz lecę do przodu. Kurde. A faktycznie podskakuje, ale miło. Dobra, teraz tak. No, skończyło się. No i straciłem 30 sekund. A na co straciłeś 30 sekund? Na coś. No, musiałem psa ogarnąć. Psa też łowisz? O nie. O nie. No, chyba było go nie łowić. Chyba się nadział na coś. Ejbi. Chyba nie żyje. Dobra, Ibi, skup się na łowieniu ryb, to jest ważniejsze. Ale minuta 20 zostały, trochę przypał, już nie kupię. O, coś mi łapie. Ja już nie kupię na ryby. O, mamy coś! O, jest jakaś druzgocąca ryba. Ja cię kręcę, ale jeszcze ten... Jeszcze minuta 10. No. To złapałem. Dobra, ja się wkręcam jeszcze i może ostatnią rybę jakąś złowię. Aż minuta, Ibi. Mamy, o, patrzcie na to, jaki gigant.
Kurde, 56 sekund. I też coś się rusza, wędka, ale tak od niechcenia jakby. Ciała nie mogę. No, nie jest łatwo. Dobra, szybko, zarzucaj. W ilu sekundach najlepiej? O, rączę złapałem, dobra, może być. Musicie dobić na start, o to głównie chodzi, co nie? No, wiem. Jeśli na start, to wasze zwycięstwo się nie liczy. Trochę ryzykownie, powiem wam. Nie, dobrze. Dobra, może jeszcze złowię jednak. O, mamy coś, dobra, ostatnia ryba. I wychodzę stąd. Powinno się udać. No nie, nie ów. Zostaw te ryby. A na ostatnie 15 sekund wy... Ja pierniczę, nie wiem czy znowu złowić, szczerze mówiąc. Nie łapię? Dobra, ja nie łapię. Szybko wychodź stąd! Dobra, nie, też... szybko opuszczaj to, nie zdążę dobiec. Ja zdążę, frajerzy. Ja też nie zdążę. Ale numer. 7 sekund. Nie zdążę, za długo. Ej, bi! Nie ma co tam u was. 3 sekundy, szybko! 1 sekunda, nie! 1-0, nie! Największy! Zdążyłem! Ale najkrótszy. Ale więcej miałeś. Wygrał. Kurde. Ojajaj! Lamusy. A wiecie, że. Kurde. Z jakiegoś powodu nie włączyło mi się nagrywanie. Smutne mi się włączyło i kończę odcinek w tym momencie. Dobra, więc elo, cześć.